Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Młody i witam was w kolejnym przeglądzie nowości w Don't Starve Together. Dzisiaj zanim zaczniemy ten przegląd, chciałbym wam pokazać, jak to po ostatniej aktualizacji zmieniło się nam menu gry. Jak dla mnie wygląda ona świetnie, fajnie się prezentuje, no bardzo mi się podoba ta kolorystyka i w ogóle te tutaj napisy i tak dalej, te jakby kafelki, przyciski do tych różnych zakładek i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze te postacie zmieniające się tutaj nam w lewym dolnym rogu. Po każdym razie, gdy wejdziemy do gry i na nowo wejdziemy, to one się zmieniają i mają swoje, wiadomo, animacje. No super. I tak właściwie tylko chyba z wyglądu to menu się zmieniło. I to by było na tyle. Teraz może przejdźmy do naszego przeglądu. Dziś chciałbym wam pokazać kolejną dość dużą zmianę w Don't Starve Together, jakiej niestety nie spotkamy w zwykłym Don't Starve czy Reign of Giants. Jest to mianowicie deszcz meteorytów, moi drodzy, tak? Deszcz meteorytów, który możemy spotkać na biomie skalnym, także na biomie mozaikowym chyba występuje, o ile się nie mylę. I cóż, moi drodzy, wygląda on tak, jak widzicie tutaj na ekranie. Spadają meteoryty. Są one dość groźne, bo mogą nas łatwo zabić. Nie ma sensu w ogóle tworzyć nawet obozu zakładać na tym biomie skalnym, gdyż raz, dwa meteoryty by nam go roztrzaskały, ponieważ one niszczą struktury, które można zburzyć. Gdy one spadają na ziemię, zostawiają jakieś tam minerały, krzemień, kamień, nawet chyba złoto. Powstają w miejscach uderzeń, ich mogą powstać skały, bo nie za każdym razem. Zazwyczaj zostają takie czarne, tylko place wypalone w miejscu uderzenia. Fajny dźwięk jest przy tym deszczu i tak dalej. Fajnie to wygląda, ładnie się prezentuje, ale dodatkowo też, choć jest to dość trudnym zjawiskiem, bo ja ustawiłem dużą częstotliwość deszczu, a jednak tylko spotkałem jedną skałę księżycową, kamień księżycowy właściwie. Tylko jeden. A z takiego kamienia księżycowego czy skały możemy, moi drodzy, stworzyć księżycowy mur. Niestety do księżycowego muru potrzebny nam jest aż 12 księżycowych kamieni, a z jednej skały księżycowej wypada nam na pewno jeden kamień księżycowy i jest 25% szans na drugi kamień księżycowy, także 1/4 szansa, że będziemy mieli 2 kamienie księżycowe, a jak już mówiłem, na mury spoczemnych aż 12 i z tych 12 otrzymujemy 4 sztuki muru. I akurat 4 sztuki muru wystarczają nam do tego, aby osiągnąć jeden ten duży poziom muru, a tak jak to bywało w zwykłym Don't Starve, poziomów murów są 3 poziomy muru, tak? Z tym, że na drugi poziom potrzebujemy aż 2 kamienie, żeby przeskoczył on w trzeci. Także dość dużo, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę próbowałem zniszczyć ten mur młotem i jest on bardzo, bardzo wytrzymały, także to jest jego duża zaleta. No niestety jest dość kosztowny, no i musimy się nabiegać za deszczem meteorytów i naszukać tych skał księżycowych, no żeby taki mur sobie stworzyć, a żeby stworzyć go w koło obozu, także byśmy potrzebowali do tego na pewno sporo czasu. I tak to, moi drodzy, się tutaj ładnie wszystko prezentuje. Jest to taka kolejna zmiana, dość duża, zmieniająca totalnie nasz jakby świat. No i cóż, znowu szkoda, że tego nie ma w zwykłym Don't Starve. Może jeszcze twórcy, jak już skończą pracę nad Don't Starve Together, to coś pozmieniają w zwykłym. Zobaczymy, a jak nie, to pewnie moderzy, pewnie też się za to wezmą i wprowadzą coś takiego. I będziemy mogli za pomocą modów sobie takie bajery dodać do zwykłego Don't Starve. Cóż, moi drodzy, to by było w tym poradniczku na tyle, w tym przeglądzie właściwie. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz. No i cóż, widzimy się w kolejnych przeglądach. Bardzo was zapraszam. No do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć. Miłego.